zaczynamy dzisiejszy wieczór. Tematem przewodnim jest spotkanie ze świetlami historii. W dniu dzisiejszym, na prawie tydzień przed kolejną rocznicą, 34. już tragedii stanu wojennego, studenci do Rzeczypospolitej w ramach organizowanego ogólnokrajowo konkursu upamiętnienia tej tragedii w postaci eseju oraz grafiki przedstawiającej opór społeczny. Postanowiliśmy lokalnie ponadto zorganizować spotkanie z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w tamte wydarzenia. Dlatego dzisiaj też gościmy tutaj panu Antoniego Kusika, Jerzego Lisiaka, Jacka Dezego, Jana Karandyja oraz przedstawiciela gdańskiego IPN-u, pana doktora Arkadiusza Kazańskiego. W 13 grudnia z samego rana, mówi się bardzo często, że nie było tyle ranka, dzieci wstały i zamiast tyle ranka telewizja zasadniczo nie nadawała. Do dzisiaj, przez już ponad ćwierć wieku, praktycznie nikt nie został za ten stan rzeczy skazany, bo nie mówimy tylko o nienadaniu tyle ranka, mówimy o takich zbrodniczych akcjach jak pacyfikacja kopalni Wujek, jak prawie 100 zabitych osób łącznie w przeciągu tych prawie 3 lat. Niesamowite szkody gospodarcze dla samego kraju, wprowadzenie, minimalizowanie jakiegokolwiek przyrostu gospodarczego do zera, wprowadzenie na długi okres racjonowanej żywności, tak zwanych kartek, słynne powiedzenie do dzisiaj, za czym ta kolejka stoi. Więc może zacznijmy od takiego bardzo ogólnego pytania. Jak ten stan wojenny panowie odebrali w dniu i w najbliższych tych dniach od 13 grudnia, od czasu jego wywołania? Ja miałem wtedy 20 kilka lat, 7 czy 8. Byłem działaczem Solidarności i jakby to powiedzieć funkcjonariuszem związku, bo pracowałem w zarządzie wojewódzkim, w zarządzie regionalnym. Zajmowałem się szkoleniami, fotografią, organizacją wystaw, takich różnych propagandowych, a w końcowym okresie istnienia działalności, znaczy istnienia Solidarności, byłem szefem biuletynów związkowych, tam wychodziło kilka biuletynów. Związek, no trzeba to też przypomnieć, był potężną organizacją. To dzisiejsze organizacje w ogóle się do tego nie umywają. Na Opolszczyźnie to było ponad 200 tysięcy członków. Potężną i bogatą, tyle tylko, że niewiele mogliśmy robić. Natomiast jeżeli chodzi o stan wojenny, no to mimo, że byłem już jakimś tam funkcyjnym, to gdzieś tam nie zapisali mnie na odpowiednią listę. No i się uchowałem jednak pierwszego dnia. To znaczy nie przyszli do mnie w nocy, do kolegi, tylko się obudziłem rano, mama mnie obudziła, że coś się dzieje, że telewizor się nie da uruchomić, że kaszana na telewizorze, no i gdzieś w radio zaczęliśmy jakiegoś szukać, no a w radio cały czas gadał Jaruzelski. No i no, trzeba było coś robić. Wyszedłem na ulicę, była bardzo mroźna zima, zacząłem szukać kolegów. No, szybko się znaleźli. Bardzo szybko się zorientowaliśmy, że Jałowiecki nie siedzi, to znaczy szef regionu, że się urwał i że jest gdzieś w Opolu. No, po jakimś czasie dostałem cynk, gdzie jest, gdzie się, znaczy nie tutaj, gdzie jest, tylko gdzie można się z nim spotkać i o tej godzinie. No i podali mi adres. Dzisiaj no, mogę wiedzieć, jaki to był adres, ale wtedy po godzinie zapomniałem tego adresu. Ja to właściwie nigdy się nie przyznałem tej osobie ten adres, bo to się później okazała moja żona, także tak to było. No w każdym razie na drugim adresie, po następnej serii spotkań z kolegami, którzy chodzili po mieście, a za nami zaczęli chodzić jeszcze może tak równie przestraszeni jak my ubecy, to tak by trzeba powiedzieć. W Opolu nie było jakichś koksowników, o ile sobie nie przypomnę, nie widziałem czegoś takiego. Nie widziałem też żadnych czołgów, ani jakichś takich, nie wiem, skotów tak zwanych, czyli tych transporterów opancerzonych.
gdzieś po pewnym czasie zaczęły się pojawiać patrole wojskowe. Ale ci wszyscy ludzie w sumie byli nieśmiali, nikt nie wiedział jak robić, no, nie tylko myśmy powiedzmy nie wiedzieli co robić, ale widać było też, że ta władza też nie bardzo. I pamiętam, że jak szedłem na to drugie spotkanie, to już jakby byłem trochę świadomy, że cały czas coś za mną łazi, a to jeden, a to drugi. No i taką dosyć prostą, intuicyjnie zrobioną sztuczką, wydaje mi się, że mi się udało wtedy urwać ten tak zwany ogon. Jedna brama, druga brama, jakiś bieg tam, tak jak na filmach się to robi. No i spotkałem się z Jałowieckim i gadałem z nim ze 3 czy 4 godziny. No mi tam wydał pewne polecenia. Miałem iść do w poniedziałek do pracy, czyli do Zarządu Solidarności. Miałem tam zabrać pieniądze z kasy, gdzieś tam odpowiednio rozdysponować. Pamiętam, że było to chyba ze 34 tysiące. Takie czynności można było jeszcze wtedy wykonać. No i potem przyszedł pan tak zwany Romo, czyli to ZOMO, Romo to była rezerwa. I czyli pan z rezerwy milicji obywatelskiej, jakiś chyba major czy coś koło tego. No i zaczął tych wszystkich pracowników, którzy byli tam w tym zarządzie regionu, spisywać i każdemu wypisywał, że tak powiem, że ma przyjść na milicję na ulicę Korfantego. Potem żeśmy się skonfrontowali z tymi papierami, które nam wypisał po kolei, to pisał chyba ze 3 godziny wypisał, bo tam nas za dużo nie było, około 40 osób. No się okazało, że to była 1 godzina 14 i że to była właśnie ta milicja. No i tam na milicji odbyło się ostatnie zebranie pracowników zarządu regionu na takiej sali. I rozpoczęło się od tego, jak już wszyscy weszli przez te przepustki, przyszedł pułkownik Falkowski, taki grubas, który oczywiście tak się nadawał na wojnę, nie wiem na co, to był taki typowy kwatermistrz z wielkim brzuchem, ale w polowym mundurze. No i zaczął od razu tak: wy skurwysyny, jak ja zobaczę, żeby jakaś ulotka na mieście, i każda ulotka, czy jakaś to będziecie własnymi z paznokciami zdzierać. No to było takie przywitanie władzy ludowej. Potem przyszedł jeszcze pułkownik Okrutny, on był wtedy majorem. I też jakieś tam ćmoje boje, ale on niewiele gadał, tylko robił groźne miny. No a potem to się odbywało w ten sposób, że po dwóch albo po dwoje, bo to różnie było, wychodziło z tej sali. Jak na 40 osób i to tak dwoje wyszło i kilkanaście minut, następna dwójka i tak nas ubywało. No, ja byłem z kolegą z redakcji, bo redakcja była najbardziej takim groźnym dla bolszewi miejscem. I jakoś, jakby to powiedzieć, na końcu zostały 4 osoby. Krzysiek Oleszko, nieżyjący, świętej pamięci, najlepszy nasz redaktor. Ja z redakcji. Janusz Wójcik, radca prawdy. I Lucyna Żuraw, która przez wiele lat była tutaj szefową na uniwersytecie, była szefową sekretariatu. Nie wiem, czy ona gdzieś tu coś pracuje. No. No i zabrano nas wszystkich, już tak pożegnaliśmy się, no ale to w tym momencie to tak, jakby to powiedzieć, miękko się człowiekowi robił, to nie wiadomo, co oni by z nami robili. Zresztą to przez kilka dni tak było. Także cały człowiek miał takie myśli, no czy go postawią pod tą ścianą od razu i żeby się tam jakoś zachować, nie? Pod tą ścianą. To były takie myśli i to było takie dominujące. No i obiecaliśmy sobie, że nie dostałem polecenie od Jałowieckiego, żebym wszystko co chcą, to żebym podpisał. W ogóle nie stawiać oporów, że mam się później, no trzeba będzie, potrzebni są ludzie, jak to mówią, niepozamykani. No i potem się już to odbyło w ten sposób, że jak mi przedstawili tą tak zwaną lejalkę, no to nie podobał mi się jeden punkt. No i zostałem przy tym, w związku z tym zjechałem 4 piętra na dół, no i tak się moje roczne internowanie zaczęło. To był pierwszy dzień. Panie Jerzy, pan 13 grudnia z samego rana, czy też już w trakcie dnia, miał już kontakty z przedstawicielami władzy ludowej? No wiem,
Wydaje mi się, że nie było to nawet 13 grudnia, tylko 12 grudnia. Dlatego, że no, późno w nocy przyszli, ale myślę, że to było przed godziną, przed północą. Ja byłem członkiem zarządu regionu, ale w zakładzie pracy pracowałem w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego. To było takie duże przedsiębiorstwo, jedno obejmujące w zasadzie wszystkie branże tak zwanych artykułów przemysłowych. Mieliśmy sto kilkadziesiąt sklepów, chyba 150 sklepów w różnych miejscowościach, miastach, w różnych miastach województwa. No i w tych miastach mieliśmy tak zwane filie. I na bazie tych właśnie, tej struktury przedsiębiorstwa była też utworzona struktura związku. Ja w tym Związku Solidarność byłem wiceprzewodniczącym. Mieliśmy 4000 członków w tej organizacji zakładowej, 4000 członków i około 500 czy 400 członków w tak zwanych związkach branżowych, z którymi zresztą utrzymywaliśmy całkiem poprawne stosunki, zostawiając im właśnie działalność stricte związkową, to znaczy tą socjalną głównie działalność, na której po prostu niespecjalnie znaliśmy się i mieliśmy jakoś serce do tego, żeby tą działalność stricte związkową prowadzić. Od razu wydawaliśmy, nie od razu, wydawaliśmy taką gazetkę tygodniową, tygodniówka, która myślę, że była w największym nakładzie wydawana w województwie. A o okolicznościach to warto też może wspomnieć, a mianowicie zaczęło się to w ten sposób, że przedsiębiorstwo nasze dostało 7 sztuk tygodnika Solidarność na te 4000 członków. No i nie bardzo było wiadomo, co z tym zrobić. Nawet oddziałów takich różnego rodzaju kół tego związku było około 20 w tym wielkim przedsiębiorstwie, także no, po prostu nie było, jak to się mówi, nie biedroszki, nie w co zrobić. Więc postanowiliśmy od razu ten tygodnik powielać w ilości 1000 egzemplarzy i w takim nakładzie 1000 egzemplarzy wszystkie numery tygodnika Solidarność aż do stanu wojennego zostały powielone. Także jeśli tam nie wiem, ten tygodnik miał chyba z blisko milion nakładów czy pół miliona, no to ja tam kiedyś właśnie na zjeździe powiedziałem naczelnemu redaktorowi Mazowieckiemu. Mazowiecki był redaktorem naczelnym tego tygodnika i mówię mu, że nie wiem, czy pan wie, że pan ten tygodnik wydaje w nakładzie o 1000 więcej, bo ten 1000 to właśnie myśmy dodrukowywali. I do tego tygodnika dodawaliśmy własną tygodniówkę, ponieważ ta gazetka była mniejsza, nazywaliśmy ją tygodniówką. I być może z tego powodu, albo może z innych powodów, w każdym razie przyszli do mnie już 12, bardzo późną, taką wczesną nocą. No i tak to wyglądało. Przyszło do mnie, no zapukali, zastukali, zawalili drzwiami, prawda, jak w tym wierszu Broniewskiego, nocą i policja, milicja, proszę otwierać, ponieważ wywalimy drzwi. No, w tych naszych kochanych blokach, to wiadomo, te drzwi są takie papierowe, także szkoda takich nawet drzwi, bo potem co, trzeba by to, nie wiem, jakimś łóżkiem zostawiać, więc, czy szafą, więc żona otworzyła te drzwi. No, ja w samych majtkach, za przeproszeniem, w ogóle taka sytuacja dosyć krępująca.
Dobry wieczór, bo tutaj jest z okazji stanu wojennego, czy jeszcze w ten sposób się nie. Oni chyba też byli w dużym stopniu skrępowani, ponieważ tam było dwóch oficerów i trzeci taki jakiś esbek, upek po cywilnemu w takiej kurce, to jak dzisiaj pamiętam, stanął tak na drzwiach w takiej 3/4 kurce do połowy ud. Jak to się mówiło wtedy, dzisiaj nieznana jest taka tkanina, to się mówiło laminat. To taka specyficzna tkanina naklejana na taką cieniutką warstewkę gąbki. Ona była taka przez to puszysta. No taka charakterystyczna była rzecz i on stanął na tych drzwiach i na szyi miał powieszoną taką, jakąś taką długą broń, jakiegoś tak nazwijmy to kałacha, i rozpiął tą kurtkę, żeby tą broń oczywiście pokazać. No i dwóch takich oficerów w bardzo eleganckich mundurach, takich spod igły, widocznie gdzieś z szafy albo prawda, z magazynu wyjętych. I oni się zachowywali bardzo elegancko, ci oficerowie, i w ogóle oni prowadzili tamtą rozmowę, cały czas mnie uspokajali, żeby żona obudziła syna i mówi do syna, musisz zobaczyć, jak ojca zabierają. To wszystko było niesamowicie. Cały czas jakieś takie na granicy nieśmieszności, tylko jakiegoś absurdu. Takiego absurdu, ale także jakiejś tragedii. To się tą tragedią, to nie było do śmiechu. No w każdym razie to ubieranie się, te rozmowy trwały myślę, że ze 40 minut. Oni mnie namówili, żebym się ciepło ubrał, ponieważ jest bardzo zimna noc. I rzeczywiście wtedy 13 grudnia zaczęła się zima. I to tak na ostro się zaczęła zima, bo wcześniej po prostu zupełnie nie było. Także ta zima zaczęła się tą nocą 13 grudnia w tym tragicznym roku. No i zjechaliśmy wszyscy łącznie z synkiem windą. I tutaj dla żony było to straszliwym szokiem, ponieważ się okazało, że mnie wprowadzają do malucha. Pod tym budynkiem stał maluch, mały Fiat, i do tego malucha mnie tam, prawda, wprowadzili. Wyobrażam sobie, że żona niespecjalnie się orientowała. Doszła do wniosku, że widocznie to jest jakieś uprowadzenie, że to wcale nie musi być wojsko, że to nie muszą być jakieś nadzwyczajne takie okoliczności, o których była mowa w tym kwicie, który zresztą tylko z daleka pokazano, prawda? No i ja się tak odwróciłem od tego samochodu, w tym samochodzie, a ona tak pobłogosławiła ten samochód ręką. I z tym synem na tym podwórku, pod tym blokiem na Pruszkowskiej została. No, była to taka sytuacja dla mnie bardzo, to była sytuacja, nazwijmy rzecz po imieniu, tragiczna. To był szok dla mnie. No i zawieźli mnie na Korfantego i tam się stała taka rzecz. W ogóle jest ten sposób, że nam się wydaje, że my siebie znamy. Dopiero jak staniemy w jakichś takich sytuacjach nadzwyczajnych, to się okazuje, że niekoniecznie siebie znamy. Bo ten oficer, z którym szedłem po tych schodach, na półpiętrze się zatrzymał, powiedział, proszę się zatrzymać, wyjął z takiej raportówki taki kwit i zaczął go wypełniać, a potem jakichś mu danych widocznie zabrakło, bo sięgnął do tej raportówki i wyjął drugi kwit. I ja tak przez ramię spojrzałem i po raz pierwszy i myślę jedyny raz w życiu sfotografowałem wzrokiem cały dokument i cały dokument miałem jakby w pamięci. Wszystko zobaczyłem
w przeciągu, ja wiem, no, kilku sekund, może dwóch, może pięciu sekund, wszystko zobaczyłem. Myślę, że to nawet nie mogło być pięć sekund, bo pięć sekund to już jest długi okres czasu. I tam było między innymi napisane, że ja jestem dziennikarzem, co mi sklepiało, bo ja byłem urzędnikiem i nigdy się nie traktowałem jako dziennikarz. Ale najciekawsze było to, że na tym dokumencie była fotografia, którą wykonałem kilka miesięcy wcześniej na zjazd Solidarności. I niczego nie było, także papieru fotograficznego. Wszystko było reglamentowane. Tą fotografię w tym zakładzie fotograf mi wydał w trzech egzemplarzach, to znaczy w tylu, ile to było absolutnie konieczne. I w ogóle więcej tych zdjęć nie było. Nawet ja sam nie miałem tej fotografii. Tymczasem na UB ona była. I wiem, co to za zakład tą fotografię zrobił, prawda, i komu on ten zakład jakby służył, nie? Więc na Koraszewskiego to był taki zakład fotograficzny. Więc to też było na tym dokumencie. No i na tym dokumencie było napisane, że ja gdzieś tam na, co było też zgodne z prawdą, na jakiejś tam takiej rodzinnej pipce miałem się wyrazić, że komunistów będę wypalał gorącym żelazem. No i konkluzja taka była, że ja nie rokuję żadnych nadziei dla władzy ludowej. No jedyną rzeczą, prawda, mnie jest zamknąć. I muszę powiedzieć, że ta noc, to rzeczywiście była taka noc, w której no miałem tą świadomość, że albo mnie rozwalą, albo mnie gdzieś wywiozą, prawda, no, na Syberię czy gdzieś. No w każdym razie, no tak jednym skokiem przez te kilka godzin znalazłem się no, w takim zupełnie innym świecie, a sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, kiedy nas po kilku godzinach z tego tak zwanego dołka na Koroszewskiego, z tego podziemia milicyjnego, wsadzono do suki po kolei z poszczególnych cel. No i tam po prostu no, zawieźli nas na sądową. No i to już sytuacja była inna, bo kumple byli, bo byli znajomi, bo byli koledzy, prawda? I już człowiek się zupełnie inaczej poczuł. No ale ta noc była czymś przerażającym. A poza tym te warunki na tym dołku, ta kawa z tym chlebem, gdzieś tam i podsunięta, prawda, której człowiek oczywiście, ja, no nie wiem, może po trzech dniach bym to zaczął jeść i pić, ale nie wtedy. To było ten kibel taki, proszę Państwa, jak wygląda kibel. To jest takie naczynie, w których nasze mamy gotowały bieliznę, takiej mniej więcej wielkości i takiego koloru, to z takiej blachy cynkowanej, prawda, gdzieś tam wielokrotnie może z wierzchu mytej z daleka szlaufem jakimś, prawda. No i przykryte też taką pokrywką, jak ten garnek słynny nasz na bieliznę, prawda. I to stanowiło ten sanitariat, który stał w kącie. Tak wyglądała ta cela. I takie jeszcze były katafalki. To dosłownie tak jakby katafalk, taka skrzynia. I na tej skrzyni tak zwinięty był cienki taki dosyć materac z jakiejś ceratą. I na tym, to wszystko było jeszcze nic, ale te koce, które po prostu były lepkie od brudu. Zimno było jak cholera. Trzeba by się było przykryć, ale nie byłem się w stanie tego dotknąć nawet. A co dopiero, żeby się tym przykryć. Także to wszystko spowodowało, że no ja rzeczywiście tak sobie pomyślałem, że to po prostu już jest no, koniec. Szok pierwszego ale dnia. Tak, ale ja, to jak mówię, no, najgorzej jak jest człowiek pozostawiony sam ze sobą, to wtedy tak jakoś, ja nie jestem żaden gieroj taki, prawda, i ja to się na takiego nigdy nie zgrywałem. Natomiast no, wtedy, kiedy się jest człowiek tak sam ze sobą, no to rzeczywiście to przeżycia te, nikomu bym ich po prostu nie życzył. No to tyle mogę tylko na początek powiedzieć, bo to...
No dziękuję bardzo. Panie Jacku, pierwszy dzień, z tego co wiem, u Pana również był takim dość wyjątkowym dniem, szczególnie tutaj, w Opolu. Pierwszy dzień stanu wojennego to był dla mnie taki zjazd w dół. Dlaczego? Dlatego, że w ciągu tego półtora roku Solidarności to był okres taki radosny. Dzisiaj mówi się o tym Festiwal Solidarności. Faktycznie czuliśmy się zupełnie inaczej niż w poprzednich latach. Czuliśmy się ludźmi wolnymi, czuliśmy się ludźmi, którzy decydują sami o sobie. Ja pracowałem wtedy w Ośrodku Obliczeniowym Narodowego Banku Polskiego. To było coś takiego, co można powiedzieć, mieliśmy dwa duże komputery i obsługiwaliśmy wszystkie banki, które w województwie istniały. Dostarczały do nas dane wieczorem, a rano otrzymywali od nas informacje, ile pieniędzy na którym koncie jest. Ja się zajmowałem stroną techniczną tego wszystkiego, co się tam działo. A w momencie, kiedy zaczęła się Solidarność, byłem członkiem komisji zakładowej, a potem, ponieważ w tych wszystkich oddziałach bankowych powstały również komisje Solidarności i były problemy różnego rodzaju z dyrektorem Narodowego Banku Polskiego, bo podlegaliśmy wszyscy, byliśmy pracownikami Narodowego Banku Polskiego. I żeby skoordynować dyskusję, w cudzysłowie, to znaczy próbowaliśmy strajku nawet, z tym, że dyrektorem powstały takie komisje koordynacyjne. Czyli ja byłem szefem takiej komisji koordynacyjnej bankowców, to znaczy zostałem wybrany na przedstawiciela tych ludzi wszystkich, którzy byli członkami Solidarności i pracowali w Narodowym Banku Polskim na terenie województwa opolskiego. I w Warszawie odbywały się spotkania, gdzie dyskutowaliśmy z dyrektorem, dlaczego nam nie dał podwyżki, chociaż obiecał. No i nagle z kogoś takiego w ciągu paru minut po telefonie, bo takie miałem szczęście, że dostałem wcześniej rano zadzwonić, póki jeszcze telefony działały, nie wiem, bo zaraz potem przestały, zadzwoniono do mnie, żebym wyszedł z domu, bo mogą przyjść po mnie, więc o 6 rano wyszedłem z domu na spacer. I tak się do mnie zaczął stan wojenny. Z kogoś takiego stałem się zwierzyną ściganą. Musiałem we własnym mieście, w którym się urodziłem, w którym żyłem tyle lat, 30 parę, musiałem się ukrywać, uciekać. I tak spędziłem ten pierwszy dzień. A pierwszą noc stanu wojennego, co może być ciekawostką, spędziłem w mieszkaniu pracownika Służby Bezpieczeństwa, bo jego żona była członkiem naszej komisji i po prostu ten człowiek pomagał nie tylko nam, różnym ludziom innym pomagał. To się skończyło w ten sposób, że któregoś dnia się okazało, że w miejscu pracy popełnił samobójstwo. Oczywiście nikt w to nie wierzył. No ale żeby nikt nie protestował specjalnie, bo nie było takich odważnych. Ludzie w tych czasach znikali bez śladów. A tutaj... To był pierwszy dzień stanu wojennego. Spędziłem go na spacerze po Opolu. Odwiedziłem wiele kościołów, bo było zimno. A nie wiedziałem, gdzie mogę wejść, w jakieś inne miejsca. Potem się okazało, że nie jest tak źle, bo nie przyszli jednak po mnie, nie zostałem zatrzymany w ciągu tych pierwszych dwóch dni, a potem już tylko próbowano ze mnie wydobyć różnego rodzaju informacje, co było nieprzyjemne, ale nie tak znowu straszne. No tyle, co do pierwszego dnia. Panie Janie, do tej pory rozmawialiśmy o Opolu, jednak Pan ma bogate doświadczenia, bezpośrednio zaangażowane na Pomorzu, więc ten pierwszy dzień i w stolicy, mówiłem, że w stolicy też Pan miał do czynienia i na Pomorzu, jak Pan zapamiętał? Ja powiem może trochę o swojej przeszłości, chwileczkę dla sobie, żeby wyjaśnić, że byłem przede wszystkim dlatego ścigany później przez Służbę Bezpieczeństwa, że byłem
członkiem Komitetu Rodzicielskiego Wolny Związku, czyli opozycją jeszcze przed sierpniem i z tego powodu głównie byłem ścigany. Dobrze, tak blisko, tak teraz ma dobrze, coś nie tak, proszę mówić. Dobrze teraz? To się cieszę. Więc powtarzać nie trzeba, chyba było słychać, co mówiłem? Tak. No to fajnie. Więc z tego powodu byłem ścigany już w okresie stanu wojennego. Pierwszy dzień, bo jeżeli mówimy o pierwszym dniu, spędziłem akurat w Kołobrzegu, bo szwagier był w wojsku, w WOP-ie i z dwoma innymi szwagrami wybrałem się do Kołobrzegu. Całą noc żeśmy jechali pociągiem, rano żeśmy przyszli, chcieliśmy się widzieć, sierżant wyciągnął pistolet i chciał nas pogonić. No i z początku żeśmy się rozbuntowali, później żeśmy ustąpili i uznaliśmy, że lepiej będzie odejść. Oczywiście nie znał personelu i tak dalej. Wróciłem do domu, w tym czasie byłem pracownikiem Solidarności Zarządu Portu Gdańsk. Drukowałem. Więc żona była w domu, poinformowała mnie, że byli ludzie z portu, że mam się stawić do portu, że było późno, postanowiłem następnego dnia. Starczy czy więcej mówicie? Starczy, bo to taki pierwszy dzień. Czy o aresztowaniu, o internowaniu, nie wiem. Znaczy zasadniczo pierwszy pana dzień, rozumiem, nie przebiegł. Był w miarę spokojny poza tym, że próbował mnie ktoś pistoletem wystarczyć. Panie doktorze, właśnie pierwszy dzień wprowadzenia stanu wojennego został, co jest udowodnione już, planowany i koordynowany na długo przed. Więc na chwilę obecną, co możemy powiedzieć na temat tego, jakie były przygotowania samego aparatu ludowego? W ogóle to dobry wieczór Państwu. W ogóle powiem, dlaczego jakby tutaj się też znalazłem krótko, bo jakby właśnie przyjechałem do pana Jana Karandzieja do Kudowy w Zdroju wczoraj, bo robiłem tutaj notacje z panem Jankiem właśnie na potrzeby gdańskiego IPN i tutaj kolega z Kudowy właśnie zaproponował, żebyśmy przyjechali na to spotkanie, także dzisiaj jesteśmy. Wracając do pańskiego pytania, te działania zmierzające do wprowadzenia stanu wojennego, ja powiem, one właściwie zaczęły się zaraz po podpisaniu porozumień sierpniowych. My tutaj w Gdańsku, pierwszy taki dokument Służby Bezpieczeństwa informujący o osobach, które należy internować z powodu prowadzonej przez nich działalności, tak to nazywano wtedy antypaństwowej, to znaczy działali wtedy właśnie w strukturach Solidarności, Ruchu Młodej Polski, bardzo takiego znanego właśnie w Trójmieście, Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Takie pierwsze listy już powstały w październiku 80 roku i potem sukcesywnie, ona chyba liczyła ponad 100 nazwisk, wtedy ta pierwsza lista osób przewidzianych właśnie do czasowego właśnie internowania, pozbawienia wolności w związku z prowadzoną przez nich działalnością właśnie antypaństwową, jak to nazywano. I potem te listy, można powiedzieć, uaktualniano osoby, które jakby przestawały angażować się w działanie na przykład Solidarności, bo na przykład w sierpniu były bardzo aktywne w czasie strajków. Ja Państwu powiem, że w Trójmieście, w ogóle w województwie gdańskim, prawie 800 zakładów pracy strajkowało lub w jakiś tam sposób solidaryzowało się z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina wtedy. Ta działalność w sierpniu była bardzo w Trójmieście aktywna. Wielu działaczy takich nie tylko zaangażowanych w tą działalność opozycji przedsierpniowej, tak jak tutaj pan Janek w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, ale też osoby, które nie miały wcześniej przed sierpniem żadnego kontaktu z opozycją, nawet nie wiedziały o istnieniu
czy WZZ-ów, czy KOR-u, one w sierpniu jakby stawały się takimi naturalnymi liderami w swoich środowiskach, w swoich zakładach pracy. I te osoby najpierw one były takie no najbardziej, no one były największym takim zagrożeniem dla służby bezpieczeństwa. One były w pierwszym rzędzie przewidziane do internowania. Potem odbywały się, wiadomo, najpierw komitety założycielskie były w zakładach, potem wybory do komisji zakładowych. Czasami osoby wchodziły do tych komisji zakładowych, czasami nie wchodziły, jakby ich aktywność gasła lub się zwiększała i to miało duże znaczenie jako potem, jak to uaktualniano, że tak powiem, te listy osób przewidzianych do internowania i no, tak potem sukcesywnie to dbano o każdy szczegół i o miejsce internowania, o osadzenia tych osób, sposób przeprowadzenia tej akcji, osoby odpowiedzialne za poszczególne zatrzymania. No też mogę powiedzieć, że to też jakby nie był system idealny po tamtej stronie, że tak powiem, bo 13 grudnia, właściwie w nocy, tak jak tutaj jeden z panów powiedział, bo to z nocy, z 12 na 13 grudnia, bo część już zatrzymań na pewno miało miejsce przed godziną 24, ale część jakby tych zespołów, które realizowały tą akcję, czyli szły pod konkretny adres po konkretnego człowieka, jakby szły do osób, które na przykład zmarły kilka miesięcy wcześniej. Te listy też nie były tak do końca takie aktualne. Ktoś się wycofał na przykład z działalności w ogóle związkowej. Czasami odstąpiono od internowania ze względu na zaawansowane ciąże. No ale jednak ta akcja została przeprowadzona, pomijając te kilka przypadków nietrafienia jakby pod właściwy adres, została przeprowadzona tutaj w Trójmieście jednak sprawnie. Większość takich tych działaczy przewidzianych do zatrzymania faktycznie zostało zatrzymanych. Jeszcze ze względu na obrady Komisji Krajowej w Stoczni Gdańskiej 11 i 12 grudnia osoby, które nocowały w Grand Hotelu w Sopocie czy w hotelu Monopol w Gdańsku, zostały też zatrzymane. Większość działaczy Zarządu Regionu Gdańskiego, ci powiedzmy najważniejsi, tacy przynajmniej większość tych działaczy takich najważniejszych ze szczebla zakładowego również zostało zatrzymana. No jakby w tą pierwszą noc trzeba powiedzieć, że ten taki trzon główny został Solidarności powiedzmy ogólnie wybity, no, ale jeszcze potem był ten, powiedzmy, tak zwany drugi szereg i tak dalej, i te osoby były gotowe też do, co się potem okazało rzeczywiście faktem, do prowadzenia akcji protestacyjnej, bo w Trójmieście zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego od poniedziałku 14 grudnia zastrajkowało właśnie w Solidarności z tymi osobami zatrzymanymi ponad 47 zakładów pracy, nie? I to potem jakby systematycznie Służba Bezpieczeństwa, Wojsko, ZOMO rozbijały te na pewno najważniejsze zakłady, tak jak no, Stocznia Gdańska, gdzie tam kolebka Solidarności, gdzie tam w pierwszym rzędzie starano się zorganizować opór właśnie ze względu na to symboliczne miejsce. Tam aż trzy razy, bo tam strajk trwał od 13 do 16 grudnia, aż trzy razy siły ZOMO wchodziły na teren zakładu. Ostatecznie właśnie w rano 16 grudnia czołg rozbił tą główną drugą bramę historyczną, możemy powiedzieć, i stocznie spacyfikowano, ale najdłużej tutaj na wybrzeżu strajkował zakład, który pan Janek wtedy drukował, czyli port w Gdańsku do 19 grudnia. Tam się te osoby, które uniknęły aresztowania, zatrzymania w Stoczni Gdańskiej, przebiły, można powiedzieć, do portu w Gdańsku. Tam jeszcze był bardzo taki charyzmatyczny wtedy przywódca Stanisław Jarosz. On prowadził tam strajk, tam oni byli zdecydowani rzeczywiście na wszystko, można powiedzieć. Dopiero po pertraktacjach otoczeni, tutaj teren portu otoczony był przez wojsko, przez ZOMO,
i tam zgodzili się opuścić teren portu i potem tam wiele osób zapłaciło wysoką cenę za organizowanie właśnie tych akcji protestacyjnych, za stanięcie w tej solidarności mimo strachu, bo przecież trzeba pamiętać, że wtedy, bo teraz jakby no łatwo mówić, że te represje potem jakby się nie okazały takie dotkliwe, ale wtedy jakby każde rozpoczęcie akcji strajkowej, gdzie były zakłady zmilitaryzowane, to równało się z niewykonaniem, tak jakby niewykonaniem rozkazu w czasie wojny. I to groziło nawet karą śmierci. Także tutaj wtedy akurat trzeba mi się jednak pochylić się naprawdę z szacunkiem do tych osób, które zdecydowały się mimo strachu, mimo różnych sytuacji rodzinnych, bo potem te osoby tam w wielu zakładach, które potem były aresztowane na skutek tych strajków, widać te historie osobiste, gdzie są małe dzieci, żony w ciąży i są potem te osoby aresztowane, pierwotnie skazane na wysokie wyroki, bo po 10, po 9 lat więzienia, 7. No potem się okazało, przychodziła ta, powiedzmy, ta tak zwana normalizacja. Władzy zależało na tym, żeby, bo chciano, żeby Ojciec Święty tutaj przyjechał w 83 roku i pewne takie kroki w stronę opozycji też wysuwano, żeby no jakby w kierunku takiej tak zwanej normalizacji i te wyroki więzienia potem łagodzono na skutek czy aktu łaski Rady Państwa, czy różnych tam przepustek, ale w pierwszym momencie były to bardzo takie surowe represje, no też na pewno jakby, i to sąd wojskowy Marynarki Wojennej w Gdyni głównie orzekał te najważniejsze strajki, rafineria, port w Gdańsku, stocznia nie, ale remontówka, teraz, a Wyższa Szkoła Morska w Gdyni i tak dalej. Także te najważniejsze sprawy brali na siebie, mówiłem rafinerię, że najważniejsze sprawy brali na siebie ci sędziowie marynarki, sądu marynarki wojennej, prokuratorzy i no w pierwszym momencie było to no tak rzeczywiście, a potem też, bo potem te represje i tak dalej, to masę osób zapłaciło, tutaj widziałem właśnie milion osób potem było zmuszonych do wyjazdu z kraju, głównie były to osoby aktywne, nie? Bo to byli działacze właśnie zakładowi, żeby zostać działaczem zakładowym trzeba było być osobą aktywną, jakąś taką charyzmatyczną, oznaczającą się jakimiś zdolnościami, żeby zostać wybrany, zaakceptowany przez większość pracowników i tak dalej, no to trzeba było jakimiś cechami takimi się wyróżniać i tak to była jedna z cen, którą przyszło zapłacić właśnie no, po wprowadzeniu stanu wojny. Myślę, że będzie okazja jeszcze może coś więcej powiedzieć. Panie Janie, właśnie wspomniane strajki na Pomorzu i wszystko to, co się działo bezpośrednio po 13 grudnia. Jak to wtedy wyglądało? Usłyszeli panowie i panie, państwo o tym, że został wprowadzony stan wyjątkowy, stan wojskowy przez generała Jaruzelskiego. I pierwszym odruchem był jednak bunt. Pierwszym ruchem była solidarność, czyli obrona tych, którzy właśnie siedzi, którzy będą obronili zamknięci. Więc ja opowiem, jak było w porcie, gdy przyjechałem, bo przyjechałem rano w poniedziałek, bo w niedzielę był stan wojenny, znaczy sobotę na niedzielę prostuję, więc rano w Gdańsku jeździły już od samego rana suki z nagłośnieniem mówiące rozejdźcie się, idźcie do domu, stocznie nie pracują, wszyscy mają wolne. Na przystankach bez przerwy krążyły patrole zamowców. Warto w tym momencie chyba dodać, że kardynał Józef Klemp powiedział podczas niedzielnego kazania zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego, że je potępia, ale jednocześnie zachęcił do spokoju, co wykorzystała władza ludowa, emitując tylko i wyłącznie fragment o zachowaniu spokoju, który był nadawany notorycznie i bardzo często przez te pierwsze kilkadziesiąt dni. Więc obraz był taki po przyjeździe moim do porcie. Tam, gdzie pracowałem, czyli tam, gdzie mieściła się drukarnia,
ZOMO się włamało, wyłamało drzwi. Jedną drukarkę zdążyli wynieść pracownicy portu, przynieśli ją na barkę, gdzie była w miarę bezpiecznie. Drugą, większą, ZOMO-wcy zniszczyli doszczętnie. Zabrali część ludzi, aresztowali, którzy usiłowali bronić tego miejsca, gdzie mieściła się drukarnia. Zdecydowali w referendum, znaczy w rozmowach chyba, nie wiem, czy był przeprowadzony referendum, że jednak port stoi, pomimo tego wszystkiego, że stoją, będą bronić tych wszystkich, którzy są zamknięci. I pierwszy warunek rozmów wieczorkowych było właśnie wypuszczenie przywódców, którzy zostali aresztowani. Takie było założenie. Więc poczekałem w fazie, w pierwszym dniu jeszcze nie podjąłem drukowania, tylko po rozmowie z Jaroszem i ze Świtkiem, bo Świtek również był bardzo ważnym działaczem zarządu portu, że pojadę do stoczni i z rekonesansem zobaczę, co się dzieje, bo wiadomo było, że stocznowcy mnie znają, bo poprzednio pracowałem w Stoczni Północnej. Zresztą byłem znany w tych kręgach solidarnościowych jako działacz właśnie Wolnych Związków. Więc mnie wpuszczą, bo będę mógł zasiągnąć ciężka. Więc pojechałem, czołg stał przed stocznią. W tym czasie to był poniedziałek, ukwiecony pięknymi kwiatami, rozmowy z żołnierzami, wszystko toczyło się pięknie. Później wycofali do jednostkę i inną jednostkę prowadzić z tego zadania. Więc nie wyglądało to źle. Wróciłem, chociaż cały czas pełen strachu i obaw, bo jednak miałem tą pieczątkę w dowodzie, że jestem pracownikiem Solidarności, więc w razie jakiejkolwiek legitymowania mogą być zatrzymane, więc zawsze ten strach, każda taka wyjście poza teren portu, gdzie czułem się na strajku najbezpieczniej, źle było przeze mnie przyjmowanie, jak kazali gdzieś iść, to zawsze raczej źle na to reagowałem. Więc port stał do którego? 19. Już wszystkie zakłady zostały spacyfikowane. Taką historię opowiem, bo faktycznie mróz był tej zimy okropny, a maszyna była usadowiona pod posterunkiem milicji, stała na kanale barka i na tej barce była maszyna. Kabel był wyciągnięty z lądu, więc maszyna brała dość duże obciążenie, a jednocześnie było za zimno. Jak trochę pracowała maszyna, woda zamarzała na maszynie i nie szło drukować. Trzeba było włączyć słoneczko. Jak włączałem słoneczko, była za mała moc, żeby chodziła maszyna. Więc trochę grzałem, cały przymarznięty, trochę drukowałem. Jarosz wpadł na taki pomysł, co było może nie najlepsze, że wydawał wszystkie ulotki, które wychodziły z portu, były podpisane wolna drukarnia, zarząd portu Gdańsk. To było jasnym dowodem, że jako pracownik, jedyny pracownik drukarni, robię to drukarnię, czyli doświadczenia mi władze OSB, nie? Służby OSB. No, więc w sobotę, gdy zakończyli, to była chyba sobota, strach, bo wyglądali się w ten sposób, że ustąpią, tylko że ustąpią wojsku, bo nie będą poddawać się ZOMO, bo ZOMO było to takie najbardziej znienawidzona jednostka, więc poddadzą się, mówią, ustąpią i nikt nie zostanie aresztowany i ustąpią pola właśnie wojsku. I doszli do porozumienia i rozeszli się w południe. To zapomnieli o mnie. Dopiero wieczorem, gdzie ja tam tłukłem jeszcze na maszynie, przyszli, bo im wolno. Ktoś mi, co ty tu jeszcze robisz, że nawet Stasik się skończył, a ja na tej maszynie jeszcze tam tłukę. Także taka śmieszna informacja. Więc prawie 600 dni, 583 dni łącznie trwania stanu wojennego. Samo działanie nie skończyło się na grudniu 1981 roku, ale trwało jeszcze w przeciągu tych kolejnych lat. Tylko jak wyglądała właśnie ta codzienność? Bo z jednej strony trzeba było pracować, z drugiej strony trzeba było dbać o rodzinę, bo jednak to był taki mało bezpieczny okres. I z trzeciej strony była ta świadomość tego, że jest władza ludowa i która koordynuje nasze działania, bądź w jakimś stopniu śledzi, bądź nawet śledzi w bardzo dużym stopniu, jeżeli już byliśmy w pomieszczeniach tej władzy ludowej. Panie Antoni, pan trafił
do obozów internowania, gdzie też przebywał pan przez pewien dłuższy okres. Jak to wyglądało? No tak jak w więzieniu. Na początek to nuda, nie? Znaczy nudno nie było, nie można tak powiedzieć. Po prostu najpierw było Opole, tutaj na Sądowej. Takim momentem dramatycznym było, bo były tak te szczekaczki Stalina, czyli te głośniki, które miały tam, nie miały wyłączników. Trzeba było się go pozbyć, żeby gdzieś tam do kabla się dorwać, żeby to wyrwać i tak dalej, żeby nie gadało. No i tam komunikaty leciały, czasem jakaś muzyka. No i dowiedzieliśmy się o 16 grudnia o tym, o wujku, nie? No to był taki spontan zupełny. Pamiętam, że chyba najbardziej aktywny to był Janusz Stanowski. Otworzyliśmy wszystkie okna i zaczęliśmy drzeć gęby do księżyca, można powiedzieć, bo było wieczorem. To znaczy, zaczęliśmy śpiewać hymn i tego typu historie. I poczuliśmy tą siłę w tym momencie, bo to rzeczywiście, tak to przynajmniej nam się wydawało, że było dosyć mocne. Potem z takich przekazów wiemy, że ludzie tam pod więzieniem na przystanku słuchali nas. Myśmy to zaczęło być taki zwyczaj, nie, że śpiewaliśmy. I dlatego też dosyć szybko nas stamtąd ewakuowali. No, porozwozili nas. Część porozwozili po różnych więzieniach. Mnie właśnie z Jurkiem, jeszcze z wieloma innymi kolegami. Z Opola było około 35 osób. Opola, znaczy z Opola w sensie regionu opolskiego. Ludzie z Kędzierzyna, ludzie z Kluczborka, z Olesna. Olesna wtedy nie było w opolskim. W każdym razie ci ludzie zostali wiezieni w większości do Nysy. Później nasza droga była taka, że kiedy ten stan wojenny się rozłaził, ale tych najgorszych trzymali, to już nie pamiętam, ale chyba 27 z Nysy nas zostało z całego więzienia, które normalnie było 500 takich, jak, bo tam głównie Wrocław siedział, uniwersytety, szkoły wrocławskie, a nas tam w Opolszczyzny było w sumie cały czas mało w stosunku do tych Wrocławian, nie? I był taki moment w lecie, że tam nas było 27, to chyba były dwie suki, ja już nie pamiętam. I wtedy nas był koszmarny upał. Przewieźli nas do Grodkowa. No i w Grodkowie do końca. No to były różne fajne rzeczy się działy. Znaczy, trzeba było coś robić, bo nuda była straszna. W tym sensie, gdyby się tylko tak człowiek oddał, no to robiliśmy, no nie wiem, wydawaliśmy jakieś pismo, nazywało się to Interpol. No to koledzy z konkurencyjnej firmy tam innej też wydawali jakieś swoje. Albo z innego ruchu. No, dzieliliśmy się już wtedy na różne partie, kłóciliśmy się sobą niemożliwie. Różne rzeczy się działy. Założyliśmy uniwersytet. Pierwszym wykładowcą, pierwszy wykład odbył się z pełnym, w Nysie, z takim pełnym, jak to mówią, szpanem, bo w tym więzieniu nyskim to było wtedy takie więzienie dla młodocianych i tam mieli też technikum i tam była jakaś aula, coś takiego. Pamiętam, że prowadzili nas tych wszystkich internowanych, wszyscy się zapisali na ten pierwszy wykład. Tytuł wykładu był liczby pierwsze. Wykładowcą był profesor doktor habilitowany, nie pamiętam imienia, ale nazwisko Hartmann. To był ojciec tego satanisty, który tam teraz biega po tych różnych telewizjach. Jego ojciec. A ten jego porządny taki dziadziuś, który parzył sobie, bo trudno było zaparzyć herbatę, to się taką jantarą robiło, to już w ogóle cała z żyletek zrobiona grzałka, nie? Którą się podłączało do lampy, uzimienie do łóżka, no takie były niebezpieczne urządzenia czasem. I on też, ktoś tam załatwił tę jantarę, ale on miał porcelankę, nie? On miał specjalny czajniczek, nie wiem, to chyba jakaś miśnia by musiała być. I to stało na korytarzu i dla pana profesora parzyła się herbata. No, on był po prostu miał chyba 70 lat wtedy, także takich ludzi też znaczy. Mietek ten z lat miał chyba pod 80, także siedziało kilku dziadków. Siedział, w Nysie z nami siedział człowiek, który się był synem jednego z dowódców ostatniego zarządu Wilnu. Podwładnych majora Cieplaka. Bo ja dobrze pamiętam, nie pamiętam teraz jego nazwiska. Jego dwójcy, on siedział wtedy, był internowany ze swoim synem, czy można powiedzieć,
nieustanna walka z komuną. No co jeszcze robiliśmy? No robiliśmy różne tego typu rzeczy, które polegały na tym, żeby zdobywać wolność, nie? To znaczy na początku to myśmy byli podzieleni. Cele były zamykane i według regulaminu otwierane. No i cała sztuka teraz zaczęła się, różne bunty, walenie, żeby nam te cele otwarli. Najpierw na dłużej, a potem na stałe. I w Nycie po pewnym czasie wywalczyliśmy już taki stan, że jak było tak zwany apel, czy było policzyć, czy wszyscy są, no to po prostu trzeba było pozamykać wszystkie drzwi, wszystko jedno, kto na początek, to każdy był musiał być w swojej celi. A potem to już byleby zamknąć drzwi, żeby przejść przez wszystkie cele i żeby się suma zgadzała. I tak to się odbywało. Pamiętam też taką historię. Tam też był, trzeba wspomnieć o świętej pamięci księdzu Sztonyku, Józefie Sztonyku, który niedługo po 89 roku umarł. To też jest osobna sprawa. On był po prostu kapelanem, on był kochany przez wszystkich. To był naprawdę wybitna postać. I on między innymi, dzięki niemu jest dokumentacja, i to zarówno nagraniowa, jak i zdjęcia. Ja osobiście robiłem, nie wiem czy komuś jeszcze innemu dostarczył aparat. Mnie dostarczył Smienę 4, o ile dobrze pamiętam. I to się tak nazywało, ten aparat, i kilka rolek filmu. I te są, bo to się uratowało. Tu gdzieś tam zostało później wyrzucone na wierzch i jest pewnego rodzaju dokumentacja zdjęciowa z tamtego czasu, ale on też nawracał. Kościół nawraca i on nawrócił z pół więzienia. Na końcu ochrzcił szefa więzienia, a nie dało się ochrzcić ubeków, bo na tej strukturze więziennej była jakby nałożona struktura SB, był obóz internowania i tam był taki kapitan Cedro. Kapitan Cedro jeden z kolegów nazwał kotylionem. Nie, bo był taki, tak mu pasował, że to jest taki kotylion, facet, który do tańca właściwie, taki pozorant, nie? I on był niby jakim takim drugą strukturą i myśmy często chodzili na takie rozmowy. Szybko zorientowaliśmy się, że to jest idiotyzm, żeby z nim gadać w ogóle, ale w każdym razie no, w więzieniu człowiek ma ochotę pogadać z kimkolwiek, nie? Tak jak mówisz, jakieś pytania zadają, a oni w ten sposób robili po prostu sylwetki psychologiczne. Mieli specjalne formularze i na początku praktycznie wszyscyśmy gadali, a potem szybko żeśmy się zorientowali, co jest bez sensu. No, to, co było z tych takich atrakcji? No taka atrakcja była to co do zdobywania wolności, bo kiedy nas tam tych 27 w Stojnicie zostało, no to trzeba było gdzieś to towarzystwo skomasować. I jest taki Grodków, tam było jeszcze popruskie więzienie kobiece. I to był taki pierderek, jakbyśmy go później nazwali. Tam wchodziło mniej więcej 105 osób. I kiedy już nas było w całym kraju około 600 internowanych, to zwieźli nas z różnych więzień, z Kamiennej Góry, gdzieś tam, nie wiem skąd jeszcze, z Głogowa. Do tego większość zwolniono i zwieziono z trzech praktycznie regionów, to znaczy Dolnośląskiego, Wrocławskiego, tak się to wtedy nazywało, i Opolskiego. I Gorzowskiego, to zdaje się były różne takie. W każdym razie tak jakby, no tak dobra 1/4 Polski elektora. Także tam była władza potężna. Był Rozpochowski, był Waliszewski, szefowie regionu dolnośląskiego. Byli, z wyjątkiem Frasyniuka, był cały Wrocław, połowa Solidarności Walczącej, no i ludzie z Opola. I tam od razu powstały takie. Znaczy, w ogóle jak żeśmy wjechali, to był koszmarny upał i jak zwykle no, brak koordynacji i burdel, no bo to socjalizm to burdel, nigdy nie będzie inaczej i tak było wtedy. I myśmy pojechali, staliśmy z osobną suką jakąś godzinę, myśmy myśleli, że umrzemy w tym, zaczęliśmy kołysać tą budą, w końcu nas tam wpuścili. Jak nas już wpuścili, jak zająłem jakieś tam miejsce w więzieniu, już widziałem, że przyjechały następne suki. I przyjechali po prostu ludzie genialni, chyba z Gorzowa, później w ogóle najlepsi drukarze, jakich widziałem w życiu, którzy z niczego potrafili wydrukować. Cuda, po prostu drukowali książki w więzieniu, drukowaliśmy książki w więzieniu. Oni wtedy zaczęli po prostu w pewnym momencie kołysząć tak samo, czekali tam godziny czy coś i w końcu patrzę, a tam po prostu odpadły drzwi.
Oni wyszli z tej suki, po prostu rozkręcili tą sukę od środka. Bo mieli różne pomocnicze narzędzie i w tych majtkach, bo to przecież zaczęli walić do tego kryminału, kurwa, bolszewiki, chcecie nas tutaj podusić i tak dalej, otwieraj je, chamie, to i tak dalej, nie? No były takie jakieś sceny. Ryk w tym więzieniu tych, którzy już byli w środku, oni nas zaprzestali pewnej procedury, bo to jeszcze trzeba powiedzieć o procedurze przyjęcia więźnia. To jest cały koszmar pełny wtedy, ale wszystko im się rozsypało ze względu na nadmiar tego materiału do obróbki. No i w końcu co mieli zrobić? Wpuścili, oni się domagali do dostania się do więzienia. No to w ogóle internowani koszmar. No a jak oni już weszli, a myśmy już byli zagotowani, no to panowie, no to od razu się, to porozumienie to było cztery spojrzenia. Każdy się rozumiał, wszyscy byli w tej samej sytuacji. No to co, no to robimy tutaj republikę. Znaczy nikt tego słowa nie powiedział. Ale w ciągu 10 minut wszystkie zasuwy, bo każde drzwi więzienne mają zasuwę i zamek. Zasuwa to jest jakby tymczasowe zamknięcie, a zamek to jest taki przekręcony. Ktoś wpadł na pomysł, i nagle zaczęli odkręcać. Skoro oni mieli te śrubokręty, skoro wydostali się z tej suki, no to znaczy mieli jakieś narzędzia, które trzeba było mieć. No i zaczęli rozkręcać i gdzieś to trzeba, no coś z tym trzeba zrobić. Ja patrzę przez to moje narożne, w narożnym miałem taką ja cerę, nie pamiętam chyba 419, jakoś tak. Ja mówię, panowie, tam jest chyba silos, nie? Bo więzienia musiały być samowystarczalne. Miały tam na podwórkach miały silosy na marchewkę, na ziemniaki czy na coś tam, takie co można długo przechowywać. No i to dawaj, no to ten silos i te wszystkie, z tych wszystkich cel, z dwóch piętr, znaczy to jest parter i piętro. Wszystkie te wyleciały do tego silosu. I one nigdy nie zostały znalezione. Znaczy za moich tam kadencji wiem, że tam tego nie znaleziono. A potem, no dobrze, no, ale mają jeszcze te zamki, nie? No to na jeden sygnał otworzyć zamki, też pootwieraliśmy wszystkie zamki, nie wiem, nie pamiętam jak oni to zrobili, bo trzeba było też klucze mieć do tego. Wszystkie zamki zostały otworzone i na jeden sygnał, aż ten pierdol, jeszcze raz, bo za mało się zagięło, chodzi o to, że później już nie można było tego zamknąć, były te drzwi tak pół otwarte. No po prostu, tamci klawisze, no, przerażeni byli i no, coż mieli zrobić? No się wycofali po prostu. I w ten sposób Grodków przez 2 tygodnie był w sensie wewnętrznym całkowicie wolną republiką. Nie było żadnych klawiszy, nie było żadnych apeli, bo później to się oni próbowali to odbudować, tam gigantyczne ZOMO przyjechało, ale nie było żadnych ostrych akcji. W każdym razie, i to już tak zostało do końca. Ten Grodków był taki po prostu zdobyty przez nas. I tam już regularne odbywały się koncerty, bo był korytarz wychodzący na osiedle takich domów czteropiętrowych i ludzie przychodzili z całego miasteczka i słuchać patriotycznych pieśni. Myśmy cały ten repertuar był potężny, głosy wykształcone. Niektórzy byli szefami chórów, na przykład na Akademii Rolniczej, no to było to piękne przeżycie. W ogóle tam było strasznie, pamiętam jak przyjechała jedna taka zbiórka po jakiejś aferze we Wrocławiu, no to przywieźli 12 docentów fizyki teoretycznej. Nie? No to było napchane, po prostu ja nic, tylko chłonąłem wiedzę. I w ogóle w Grodkowie uniwersytet jeszcze bardziej się rozwinął. Tylko to wszystko trwało bardzo krótko, bo oni nas po prostu spacyfikowali w ten sposób, że połowę wywieźli do Uchęc. I brali tak, żeby struktury, powiedzmy, koleżeńskie były rozbite na pół. Bo to, no to starali się bardzo, żeby to jakoś tak... No i połowa została wywieziona do Uchęc, a połowa została w Grodkowie. W Grodkowie zostały wydane wtedy 3 śpiewniki. Każda nacja, Śląsk, Dolny Śląsk, Opolszczyzna, każdy wydał swój śpiewnik. Były wydawane znaczki masowo, takie, no to są teraz podobno już numizmaty. No, jak tych chłopców wywieźli do, część z nich wywieźli do naszych kolegów, do tych Uherc, to w Uhercach też, wcześniej nie było takich tradycji, ale w Uhercach wychodził kret. Bo potem u nas nie wychodziły te gazety w Grodkowie, były różne inne tam działalności, ale tego nie wychodziło, bardzo mocny ten uniwersytet, dużo wykładów. Natomiast w Uhercach zaczął wychodzić kret.
Kret wychodził stale w ilości 200 egzemplarzy. To była poważna produkcja. Oni po prostu to wychodziło na zewnątrz. Były różne instrukcje drukowane w krecie. To było po prostu takie no, gazeta, no co tu dużo mówić. No, tam zebrało się po prostu więcej tych takich, powiedzmy, fachowców od tych rzeczy w Uchercach i wtedy tam to jądro się przeniosło. No, a my tak siedzieliśmy, potem to już było, trochę nudno się zrobiło, jak się zrobił, pamiętam, grudzień to 1982 roku, no to zaczęło ubywać ludzi, no. No wychodzili, no i już nie miał kto śpiewać, nie miał, no tak było, nie, ja już nie pamiętam, który ja od końca wychodziłem, ale wypuszczono jednocześnie wszystkich ludzi z Opola, to znaczy wszystkich ostatnich. Ostatni trzej wyszli z Grodkowa i ostatni trzej z Uchec. Wiesiek Ukleja, Krzysiek Stachowski, Sanocki z Uchec, a z Grodkowa wyszedłem ja, tu zaczął Toni Klusik, Andrzej Morze, inżynier, później informatyk Policji Amerykańskiej, no i Władek Polechu, wiceprzewodniczący NYSY. No, ja mówię tak do rana. Panie Jacku, ten okres już po grudniu 81 roku? To nie było tak wesoło na wolności, jak oni mieli przyjeździć. Nie było, dlatego że po prostu jaką oni mieli nad nami przewagę? Oni byli wśród swoich, natomiast na wolności to myśmy nie wiedzieli, kto jest kto. To po latach dopiero mogłem zajrzeć do swojej teczki i zobaczyć, no jeszcze nie wiem, nie znam nazwisk, ale tylko poznałem na razie pseudonimy tych ludzi, co na mój temat zbierali informacje. Nie było wesoło, bo nie było wiadomo, kto jest kto, nie było wiadomo, co się... I w każdej chwili baliśmy, nie wiedzieliśmy, że tam jest tak dobrze, bo się może też dalej zamknąć, ale wtedy za swój obowiązek uważałem nie dać się zamknąć. A więc wyślizgiwać się z rąk z tej służby bezpieczeństwa. Oczywiście musiałem, trzeba było być w pracy, a oni dzwonili do dyrektora, że mam się zgłosić na przesłuchanie. Trzeba było pójść i coś tam poopowiadać, coś z nimi porozmawiać. Oni byli bardzo mili momentami, na przykład taki się jeden do mnie odezwał, no ja nie wiem jak to będzie, bo to dzisiaj ja pana przesłuchuję, a za parę dni może pan będzie mnie przesłuchiwał. Różnie te rozmowy wyglądały. No i na koniec zawsze kazali podpisać, że nikomu nic nie powiem, o czym rozmawiałem na początku. W pewnym momencie facet do mnie mówi, teraz pan podpisze o tajemnicy służbowej. Ja mówię, co? Ja u was nie pracuję. No to niech pan pisze o tajemnicy, pod oświadczeniu o zachowaniu tajemnicy państwowej. Pierdoły, o które pan mnie pytał, to tajemnica państwowa. No to niech pan podpisze, że pan nikomu nic nie powie, że pan rozmawiał z pracownikiem służby bezpieczeństwa i że pan rozmawiał. Dobrze, to mogę podpisać. Bo jak nie podpiszę, to co? No to pana nie wypuszczę. No, czułem się zobowiązany dać się wypuścić jednak, bo były różne rzeczy do załatwienia tam na zewnątrz, a nie w środku. I potem wracałem do pracy i oczywiście pracowałem w ośrodku obliczeniowym, tam się pracowało na trzy zmiany, zawsze ktoś był, zawsze parę osób, które były, zwołałem do jakiegoś pokoju. No i konferencja prasowa, więc najpierw opowiadałem o tym, o co mnie pytano, co odpowiedziałem, a potem wolne pytania z sali. No i tak po każdym przesłuchaniu było, zachowywałem tajemnicę ich i uważałem, że to jest najlepsza metoda obrony przed tym, czego oni chcieli mieć swoich ludzi. Więc liczyłem na to, że między tymi kolegami znajdzie się ktoś, kto im powie, że mam gdzieś to, co oni uważają za ważne. Nie wszystko to... Myśmy to odbierali też na początku jako coś takiego, no jakaś atrakcja, coś się dzieje. Ale niestety nie wszyscy to tak odbierali, bo pierwsze święta w stanie wojennym, jeszcze w pełnym gronie rodzinnym, to znaczy z ojcem, matką, z braćmi się spotkałem. No i oczywiście opowiadałem o swoich przygodach.
No, skutek był taki, że ojciec następnego dnia dostał wylewu, a 9 stycznia już nie żył. Więc jeśli tak liczyć ofiarę stanu wojennego, to też mój tata tam jest. No, ale takich obliczeń aż takich nikt nie robi. No poza tym, cośmy robili, jak były ulotki, to trzeba było je zanieść do jak największej ilości ludzi, jak były sytuacje, że rodzina kogoś internowanego jest w trudnej sytuacji, to się zbierało pieniądze i się dostarczało różne rzeczy, czy pieniądze, czy coś tam było potrzebne. Tak to było. Panie doktorze, bo już poruszyliśmy tutaj ten temat, zaczęliśmy powoli do niego zmierzać, czyli inwigilacja, działania Służby Bezpieczeństwa względem osób zaangażowanych w działalność opozycyjną, te słynne teczki, które dzisiejszą są, nie można powiedzieć, że codziennie, ale praktycznie co najmniej raz w tygodniu używane w jakichś różnych rodzajach wiadomościach. Więc jak to wygląda na chwilę obecną z punktu widzenia Instytutu Pamięci Narodowej, cała ta procedura, która się wtedy działa, oraz to wszystko, co Państwo robią względem osób represjonowanych? No, muszę jakby z przykrością powiedzieć, rzeczywiście może Instytut kojarzy się z teczkami, ale nie słusznie uważam, bo robimy wiele innych istotnych rzeczy. Jakby od końca, panu odpowiadając, to właśnie przede wszystkim nie chcemy się skupiać na teczkach, jakby przy tych mówiąc jako teczki, to tak kolokwialnie, ale traktować te źródło informacji jako jedno z wielu. Tak, jako jedno z wielu źródeł historycznych, tak jak inne. I na równi z innymi móc je jakby z niego korzystać i podchodzić przede wszystkim krytycznie do tych źródeł. Jest to jakby element warsztatu historyka. A przede wszystkim jakby skupiamy się na tym, żeby w jakiś sposób powiedzmy jakoś oddać tą przynajmniej tą sprawiedliwość taką ludzką właśnie czy ofiarom stanu wojennego, osobom represjonowanym w stanie wojennym, czy pokazać wielu właśnie bohaterów tamtego czasu. Pokazać, że nie tylko jedna osoba obaliła, albo zaczęła w ogóle całe strajki i obaliła komunizm, ale takich bohaterów właśnie często anonimowych było tysiące, albo nawet tysiące, może setki tysięcy, nie? W każdym zakładzie pracy właśnie takich osób, które jakoś tam się angażowały, jeśli nie w organizowanie akcji jakichś protestacyjnych, strajkowych, to na przykład w pomoc osobom czy rodzinom osób represjonowanych, właśnie w druk czy kolportaż tych wydawnictw podziemnych i takie często z narażeniem właśnie jakby zdrowia, z groźbą utraty pracy i potem z perspektywą, że nie uda się tej pracy znaleźć już przez wiele lat, bo ma się jakby tą, jest się na tej powiedzmy czarnej liście, idzie gdziekolwiek są takie, wiele jest takich przykładów, że osoba gdzieś skazana za działalność solidarnościową potem nie mogła aż do 89 roku znaleźć nigdzie pracy. A jednak osoby się potem angażowały i jakoś narażały też siebie, swoje rodziny. I przede wszystkim nasz cel jest, żeby takie osoby pokazać, w jakiś sposób uhonorować, chociażby symbolicznie właśnie przez nadawanie odznaczeń. Jest takie specjalne odznaczenie Krzyż Wolności i Solidarności, który przyznaje właśnie prezes Instytutu Pamięci Narodowej i to możemy zrobić. Możemy też oczywiście w każdym, w
pracach naukowych czy historycznych, popularno-naukowych właśnie pokazywać bohaterów, jakby też nazywać po imieniu, gdzie było dobro, gdzie było zło, żeby też nie co często jest też myślę problemem tutaj po tych 35 latach, że często to jakby zamazuje się tutaj, myli się zło z dobrem i na odwrót, i żeby tutaj też pokazać jasno jedną te wartości i również te antywartości, postawy, które należy jakby upamiętniać, pokazywać i też zachęcać do ich jakby naśladowania, kontynuowania. Nie jest to pewnie łatwo w trudnych sytuacjach, nie wiemy, każdy z nas nie wie jak się zachowa tak naprawdę, gdy przyjdzie taki czas próby. Dopiero wtedy możemy się jakby przekonać, tak mi się wydaje, że co jesteśmy jakby w stanie zrobić. No tym bardziej właśnie trzeba docenić takie osoby, które z narażeniem często właśnie zdrowia, życia i wielu innych takich zagrożeń angażowały się w taką działalność właśnie podziemną, solidarnościową. I to robimy jakby jeszcze, bo gdzieś teraz zgubiłem tu wątek, początek pytania jeszcze pan, nie pamiętam teraz, czy już jakby udzieliłem pełnej odpowiedzi, czy się... Znaczy myślę, że ona częściowo jest już udzielona, ponieważ chciałem się teraz właśnie skupić już na samej działalności, bo jeżeli mówimy o właśnie okresie władzy ludowej w Polsce i uszczególniając to do stanu wojennego, niedołącznym elementem jest właśnie ten element inwigilacji, tak? Czyli tego, że jak niektórzy z panów zajrzeli po latach swoje teczki, to okazywało się, że tam było kilkanaście osób, które gdzieś tam współpracowały z tą służbą. Aczkolwiek na ile to była ta świadomość, że jest się podsłuchiwanym, jest się inwigilowanym, na ile było to takie jasne, panie Jerzy? Wydaje mi się, że nikt specjalnie na co dzień o tym nie myślał. Ja bym tutaj chciał wrócić do tego, co powiedział pan Janek Karandziej, że ten okres już w stanie wojennym to był okres może nie tyle bohaterstwa, co właśnie przede wszystkim solidarności. I to było coś niesamowitego, jak właśnie bardzo dużo... Może tylko tak, bo powiedziałeś, że nikt o tym nie myślał. Przypomnij, zapomniałeś, że w momencie, kiedy już telefony zaczęły działać, bo w stanie wojennym na początku telefony nie działały, ale jak zaczęły działać, to jak się podniosło słuchawkę telefonu, to nie był sygnał tak jak teraz mamy, że słyszymy w telefonie sygnał, tylko po prostu automatyczna panienka mówiła, rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Także dbano o to, żebyśmy wiedzieli, co nas czeka. Tylko, że po pierwsze trzeba było mieć telefon, a po drugie trzeba było być jednak na, przepraszam za wyrażenie, tak zwanej wolności. Ponieważ ja tej wolności nie zażywałem. Byłem za kratami. I w związku z tym, no miałem to szczęście, że nikt mi ciągle nie przypominał o tym, że rozmowa jest kontrolowana. Natomiast przede wszystkim rzeczywiście to, co przeżywaliśmy wszyscy, to olbrzymia solidarność. Solidarność, która właśnie w tym sensie wiąże się z tą inwigilacją, że nikt nikomu nie mówił, jak się nazywa, nikt nikomu nie mówił, co robi, jak robi, tylko robił. Po prostu zbierał smalec i po prostu jeden zbierał, a drugi nosił go do tej rodziny internowanego. I nawet niekoniecznie on był potrzebny, ale po prostu ta świadomość, że jest się jednak nie oddzielnie, że jest się jednak w jakimś solidarnym społeczeństwie. Tego to społeczeństwo było, wierzcie mi, kochani, że no, solidarne na taką miarę,
że się po prostu tego nie spotyka. Czy były gnidy? Oczywiście, że były gnidy. Czy ludzie donosili? Pewnie, że donosili. Myśmy się potem dowiadywali, że często gęsto niektórzy z tych ofiarnych i tych najbliższych także donosili. I to jest takie bardzo, bardzo przykre i bolesne. I tym bardziej nigdy nie wahaliśmy się przed tym, żeby to o tym głośno mówić, żeby to ujawniać. Ale to gdzieś tam było na marginesie. Natomiast była ta wielka świadomość solidarności i tego, że jednak jesteśmy społeczeństwem w wielkim stopniu zintegrowanym. I to po tej rewolucji solidarnościowej, tej euforii zostało. I jeszcze przez jakiś czas było, dopóki to po prostu nie wygasło, bo jak mówią, że społeczeństwo się przed wszystkim obroni, z wyjątkiem dobrobytu. Przed tym się obronić nikt nie potrafił, żadna cywilizacja. I wydaje mi się, że owszem, nadal się narzeka, ale jak ja sobie przypomnę, jak tak sobie próbuję przypomnieć ten czas pauperyzacji, tam takich jakieś zdjęcie mi wpadło, jakiś pochód jest, prawda, i my tam w tym pochodzie idziemy i ja na siebie patrzę w tej takiej kusej miesiące i na swoich kolegów i przyjaciół, no jak myśmy się wtedy ubierali, co myśmy jedli, prawda, i jak myśmy się trzęśli nad tą złotówką, to po prostu aż z przyjemnością się o tym po prostu zapomina, jakby wyrzuca to z tej swojej historii, ale tak było, prawda? Teraz tego bez wątpienia nie ma. Jest, brakuje nam innych rzeczy, ale akurat są ludzie, oczywiście jeszcze jest dużo takich ludzi, którzy cierpią z biedy, ale nie na tą miarę, te dziury w drodze, ta szarość, wszystko takie jednakowe, to po prostu było takie przerażające. Natomiast co chcę powiedzieć? Mam coraz częściej taką świadomość, że ten stan wojenny, który trwał blisko 600 dni, to on się właściwie nie wiadomo kiedy skończył. Bo najpierw to był ten stan wojenny, potem on był zawieszony, potem on się niby skończył, ale w zasadzie on się na przykład nigdy nie skończył. On być może się skończył teraz, jak te wybory ostatnie były, to się stan wojenny w tym sensie prawnym nie skończył, ale wrzeszczą wszyscy, że demokracja, prawda, jest zagrożona. A przecież demokracja polega na tym, żeby się kłócić, bardzo głośno kłócić, bić nawet. Na tym polega demokracja, bo ludziom zależy i jak im zależy, to o swoje bardzo głośno się kłócą. Prawda? I to jest także demokracja. Oczywiście ja kłócę się o swoje i tam powiedzmy do tych moich przeciwników z tej Tuskolandii mam takie o nich zdanie, prawda, że na szczęście ich żeśmy się pozbyli. Ale oni też mają swoje racje, ale niech nie mówią, że to nie jest demokracja, bo to właśnie na tym polega ta demokracja. I mam taką wielką potrzebę, żeby taką puentą, ten stan wojenny, te moje porachunki w końcu z tą komuną, które w tej chwili już skończyłem 70 lat, a jeszcze się nie skończyły te porachunki, prawda? Jeszcześmy się nie rozliczyli, żeby te moje porachunki taką puentą skończyć. Ja może powiem kilka słów o tym, bo o inwigilacji i tak dalej, tak? Potem po inwigilacji były tak zwane teczki. Co to znaczy to teczki, nie? Że to nie wolno, że to tamto. Myśmy tutaj, jak wszyscy chyba siedzimy, to byliśmy absolutnie przeciwko jakimś ukrywaniu i tak dalej, jakimś tam rzeczy. Ja powiem na podstawie tego, co ja w własnych papierach
doczytałem i zdałem sobie sprawę z pewnej rzeczy, że no, ci ubecy tam inwigilując nas na różne sposoby jakby rejestrowali rzeczywistość, taka jak ona była, jak oni ją spostrzegali, ale też obiektywnie rzecz biorąc w moich teszywkach jest masę dobrych rzeczy o ludziach, których bym się tego nigdy nie spodziewał. Natomiast też są pewne zaskoczenia, że wydawało mi się, że to jest ktoś, a to się okazało, że facet był pod specjalną ochroną OSB i wszystko robiono, żebym ja dobrze o nim myślał. A to była po prostu kanalia. Pamiętam taką sąsiadkę, czy dwie sąsiadki, którą powiedzmy poniżej nas mieszkała, u mnie w domu było dużo dzieci, ja byłem najstarszy, robiliśmy straszne rzeczy. No i pani Krowicka, no często chodzę i modlę się za nią. Jak przyszli do niej upecy, no to nas po prostu pod niebo wynosiła. A przecież mogła różne inne rzeczy robić. Ale teraz wspomnę tylko o takich, już teraz, o rzeczach jakby późniejszych trochę, kiedy już była analiza tych dokumentów, które się naczytałem kolegów swoje. To jest dużo tego. I to jest, im więcej się czyta, tym się więcej jakby wchodzi w ten, się rozumie pewne rzeczy. Taki drobiazg, nie? Wiadomo, że to jest z takich szacunków, że kapłani polscy więcej w 10% zdradzili. To znaczy przeszli, jakoś tam zdradzili, zostali zwerbowani. No wiadomo też, że dziennikarze byli w 80% na uniwersytetach. Niestety, też powyżej 50, grubo powyżej 50. I teraz do czego służy ta, że tak powiem, zakaz zaglądania do teczek i te wszystkie tajemnice? Niektórym się wydaje, że to, bo komuś odkryjemy jakiegoś łotra i go w końcu pokorzymy publicznie. Ja powiem Państwu szczerze, że mi to lata, czy to jest tamten łot, czy tamten w tej chwili, ale rzecz istotniejszą ukrywa się w ten sposób, ukrywa się bohaterstwo innych ludzi. Ukrywa się po prostu bohaterstwo 90% kapłanów. Po prostu to jest zapomniane. Kiedyś to będzie odkryte, a to dzisiaj mogłoby być naszym kapitałem. To dzisiaj mogłoby służyć do wyformowania ludzi. No niestety pewne rzeczy są jakby trudne w tej chwili do odrobienia. Udało się, bo my z komuną walczymy do dzisiaj, w tym roku. Ja też jak kolega dopiero w tym roku mogę powiedzieć, że chyba z wyborem nowego parlamentu skończył się dla mnie stan wojenny. Niewiele się różniła dla mnie stan wojenny od III Rzeczypospolitej, z małymi wyjątkami, jak to kiedyś się mówiło, peredyszki. A tak, czyli kiedy był popis i takie inne rzeczy. Natomiast cała reszta to dla mnie jest tylko odmiana stanu wojennego. Dopiero w tym roku mam nadzieję, że on się skończy. I tak chciałem powiedzieć, daj Boże. Kończąc już powoli, panie Janie, był pan, poza tym, że bezpośrednio zaangażowany w wydarzenia na Pomorzu, był pan też, można powiedzieć, współpracownikiem świętej pamięci pani Walentynowicz. Czy mógłby pan przybliżyć nam kulisy tej współpracy, powiedzieć coś więcej, ponieważ jest pan jedną z nielicznych osób, które właśnie miały z nią taki bezpośredni kontakt. Wiem, że był kolportaż ulotek bezpośrednio związany z tą strefą Solidarności. Panią Anię Walentynowicz trudno określić w dość dłuższym czasie, jeżeli mam to zrobić w parę minut, to nie wiem, czy jestem w stanie się tego w ogóle podjąć. Była to niesamowita osoba, bardzo serdeczna, energiczna i zawsze strzegła swoich ideałów. Kochała Polskę, kochała wszystko to, co robi. W UZZ-ach ludzi takich było więcej, między innymi choćby wspomnę wszystkim znanych prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który również działał w UZZ-ach. Raczej Joanna Gwiazdowie, Alinka Pieńkowska, Joanna... No... Alinka Pieńkowska, Płońska, Maryja Płońska, Leszek Zborowski, Andrzej Nowski. Ludzi nie było na setki, ale dziesiątki były. I to były ludzie, którzy doprowadzili do tego, że powstała Solidarność. Właśnie w swojej działalności przedsierpniowej
przez pokazania tego, że nie trzeba się bać, że można stanąć, że można się mierzyć z tą komuną, którą ja również walczę do dzisiaj jeszcze i nie wiem, czy będziecie chcieli panowie jeszcze odkopać te karabiny, bo to nie wiadomo, jak to się zapowiada. Może się uda, ale Ania była naprawdę wybitną osobą i to o nią potoczył się ten strajk, to o jej zwolnienie. Myśmy ustępowali, większość ludzi z WZZ-u zwolniano w 80 roku z pracy, mnie też zwolniono. Zwolniono kołdzieja, zwolniono więcej niż 3/4 składu WZZ-u zwolniono z pracy, czyli pozbawiono środków do życia. I żeśmy ustępowali, ale jak już zwolnili panią Anię Walentynowską, powiedzieliśmy, nie, tego nie damy. Albo działamy, albo giniemy, bo nie ma innej opcji. Żeśmy postawili na wszystko i powstał ślepy. I później potoczyła się Solidarność. Także Ania Solidarność, a to pisze Sławek Cenkiewicz, chyba wszystko mówi, nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję też za dzisiejsze spotkanie, za zdjęcia. Możemy spróbować pokazać. Poproszono mnie, żebym przywiózł z Gdańska chociaż kilkanaście zdjęć ze stanu wojennego i z narażeniem życia, można powiedzieć. Dzisiaj przez telefon mailowo ściągaliśmy. Także szkoda by było, żeby... Szkoda by było, żeby ich może nie pokazać tutaj. Wydaje mi się, że jeszcze taką istotną rzeczą, o której należałoby powiedzieć w tym momencie, ten system, z którym walczyliśmy i walczymy nadal, znaczy nie wiadomo. Nie tylko próbowano, nie tylko nas zniewalano ludzi, ale też ci, którzy nas zniewalali, też byli zniewoleni. Jak się dowiedzieliśmy wtedy, w dniach przed wprowadzeniem stanu wojennego, wśród pracowników milicji i służby bezpieczeństwa strzeżono przychodzę, że Solidarność przyjdzie do nich do domu i będzie ich mordować. Do tego stopnia oni w to uwierzyli, że pozdejmowali wizytówki z drzwi swoich mieszkań, żeby ich nie znaleziono. Bali się. Tak się bali. A więc nie tylko nam tłumacz pokazywano, że mamy się ich bać, ale im pokazywano, że mają się nas bać. To tak jak teraz się trzeba bać PiSu, tak? Mniej więcej. Coś takiego, tak jak teraz pokazuje, mówi się o PiSie, tak wtedy mówiono o Solidarności, że w telewizji co jakiś czas pokazywano, znaleziono magazyn Solidarności z bronią i były tam 3 scyzoryki, 2 młotki, 1 siekiera. Jak się udało tutaj uruchomić, to ja będę krótko przybliżę jakby historię. To jest Warszawa, tak? Może się teraz... Tutaj to jest tak zwany Zieleniak. Nie wiem akurat czego takie zdjęcie przysłano, ale to są okolice zaraz tutaj dworca głównego w Gdańsku, kolejowego i niedaleko zaraz tutaj, tak jak patrząc na zdjęcie, po prawej stronie jest pomnik poległych stoczniowców i stocznia, druga brama Stoczni Gdańskiej, to są, bo to jest 16 grudnia 81 po jakby rozbiciu już ostatecznym strajku w stoczni. 16 grudnia to też jest rocznica, gdzie wtedy była 11 rocznica grudnia 70 roku. I tutaj mieszkańcy Trójmiasta jakby w geście Solidarności przybyli właśnie pod stocznię, protestując właśnie przeciwko i stanowi wojennemu i tej akcji akcji ZOMO i wojska właśnie na stocznie. No i tego dnia 16 i 17 grudnia właśnie w Gdańsku, tutaj w centrum, doszło do takich wielogodzinnych walk właśnie z tutaj siłami ZOMO, wojska.
Jedna osoba, Antoni Browarczyk, została zastrzelona. Młody chłopak, 17 lat. Dwie osoby tam były ciężko ranne, no kilkadziesiąt zostało właśnie może też ciężko rannych. I udało się tam na chwilę odbić, jeśli można tak powiedzieć, ten teren właśnie przy pomniku poległych stoczniowców, ale potem no, siły ZOMO tam wyparły demonstrantów. To możemy wtedy przejść do no, tu samolotki. To jest ten Zieleniak, tutaj pracowali pracownicy Centrum Techniki Okrętowej między innymi. Oni też właśnie strajkowali, być może oni tutaj te ulotki z tego Zieleniaka wyrzucają. A to jest akurat właśnie już jakby czołgi właśnie już od strony, tutaj one rozbiły właśnie drugą bramę stoczni. Teraz jak patrzymy na lewo, jakby patrząc na to zdjęcie po lewej stronie, obecnie znajduje się tutaj budynek Europejskiego Centrum Solidarności. No wtedy tutaj te czołgi właśnie wjechały na teren stoczni i jakby zwróciły się w stronę tutaj miasta. Jest brama rozbita. Coś tam siada. Tutaj po prawej to jest to właśnie biuro przepustek, tu się wchodziło właśnie na teren stoczni. I tutaj jakby ta osoba, która robiła zdjęcie, tak stoi mniej więcej w miejscu bramy wyjściowej, no, która została zniszczona. Możemy dalej. A to jest tutaj właśnie centrum Gdańska. Po prawej stronie zaraz nie widać, był budynek Komitetu Wojewódzkiego Partii. On w grudniu 70 został spalony. No to też, bo on się mieścił jakby w bezpośredniej zaraz bliskości dworca kolejowego, stoczni, to tam jest wszystko bardzo blisko i tutaj trwały walki, to pewnie jest tutaj gazy łzawiące, granaty z gazem łzawiącą, to jest właśnie ulice, Hucisko, wozy milicyjne. No tutaj fragment właśnie może barykady tutaj ze śmietników przy Teatrze Wybrzeży. I tam widać nadjeżdżający pojazd wojskowy. To jest właśnie ta druga brama stoczni, gdzie 16 miesięcy wcześniej wisiał portret papieża, Matka Boska, krzyż. Symbol, wszyscy pewnie pamiętają z Państwa ten obrazy z sierpnia 80 roku i 16 miesięcy później właśnie tak ta brama symbolicznie jakby trochę pokazuje. No tutaj przy klubie studenckim Żak, też w centrum miasta, zaraz tam oddział ZOMO. No tutaj właśnie z drugiej perspektywy tłum akurat demonstrantów, milicjanci. No te polewaczki. Akurat tu też jest przy przystanku tutaj tramwajowym. Teraz naprzeciwko dworca kolejowego w Gdańsku. O czym często się wspomina, polewaczki były używane w sytuacji, w której był dość silny mróz. No też nie? No. I tam też woda była barwiona tam na różne kolory, żeby można było potem łatwo zidentyfikować właśnie uczestników. Myślę takich demonstracji. No tutaj jest druga brama stoczni imienia Lenina, wtedy po pacyfikacji właśnie mieszkańcy doszli tutaj do bramy, potem zostali stamtąd wyparci przez ZOMO i wojsko. A to akurat jakaś okazja do jakiegoś pamiątkowego może zdjęcia na tle płonącego jakiegoś pojazdu milicyjnego, dworzec główny w Gdańsku, ale to właśnie w tle pomnik poległych stoczniowców. Też ten tłum został wyparty spod stoczni i tutaj no, patrzą ludzie, co dalej można zrobić. To też milicyjna nyska paląca się, przewrócona. I to właśnie są te czołgi tutaj, przy druga brama stoczni. No to też
też przy tym Zieleniaku, to pierwsze zdjęcie tutaj z innej perspektywy. A to już było, a i właśnie pod pomnikiem manifestacja. Okej, to dziękuję. Ja dziękuję również.